19 stycznia 2013 roku jesteśmy w Sosnowcu. Widzimy właśnie katedrę sosnowiecką pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I dzisiaj o godzinie 12 odbędzie się msza święta w intencji świętej pamięci Jędrzeja Giertycha, wybitnego działacza przedwojennego Stronnictwa Narodowego, współpracownika Romana Dmowskiego, a potem po wojnie wybitnego polskiego publicystę politycznego i historycznego. Po zakończeniu II wojny światowej spędził w Wielkiej Brytanii.
Pan skurwiel, żoną Marią, wychował 12 dzieci, z których to senior, aktualny senior rodu Giertychów, profesor doktor habilitowany Maciej Giertych, znajduje się dzisiaj w naszej katedrze, którego serdecznie witamy na tej przyświętej. Witam serdecznie wszystkich gości z Polski. Witam prezesa Witolda Bażaka i całego zarządu Ligi Polskich Rodzin. Witam byłego prezesa Ligi Polskich Rodzin, aktualnie doktora humanistę Wojciecha Wierzyńskiego wraz z grupą moich kolegów, którzy będą wygłaszali prelekcje podczas naszej konferencji historycznej. Serdecznie wszystkich witam na tej podniosłej uroczystości, a księży celebransów proszę o odpowiednie przyświętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Umiłowani w Jezusie Panu, bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj w tej jakże przepięknej katedrze sosnowieckiej przy ołtarzu Chrystusa, by przez wstawiennictwo jakże wspaniałego patrona dnia dzisiejszego, świętego Józefa Sebastiana Pecza, ordynariusza diecezji przemyskiej, wspaniałego człowieka, profesora, intelektualisty, teologa, również człowieka, który jakże z wielką pieczołowitością troszczył się o nieszczęśliwych i opuszczonych w jego diecezji. Niech zatem ta Eucharystia, którą rozpoczynamy w kolejnym dniu roku wiary, umocni również nas samych w zachowaniu duchowych wartości naszych przodków. W czasie tej Eucharystii koncelebrowanej pragniemy Bogu miłosiernym polecić naszych bliskich zmarłych. Ksiądz prałat Janusz Koc modli się w intencji zmarłych z rodziny Giertych. Ja sprawuję tę Eucharystię w intencji świętej pamięci Jędrzeja Giertycha. Tak jak na początku powiedział pan Antoni Sosnowski z okazji 110. rocznicy jego urodzin, bo przecież urodził się w styczniu w naszym mieście tutaj w Sosnowcu. Polećmy Bogu miłosiernemu tych naszych bliskich zmarłych i prośmy o dar życia wiecznego dla nich. Abyśmy my sami mogli godnie w tej Eucharystii uczestniczyć, na początku uznajmy przed Bogiem swoją słabość i grzeszność. Panie Jezu, który serce masz otwarte dla każdego, zmiłuj się nad nami. Chryste, dobry pasterzu, który prowadzisz nas przez życie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Synu Ojca, objawiającego dobrą nowinę maluczkim, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlę się Wszechmogący wieczne Boże, z Twojego natchnienia święty Józef Sebastian biskup, słowem, pismem, przykładem uczył dróg sprawiedliwości. Dozwól przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu, miłowaniu Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast płaczących.
chwały zamiast zgnębienia na duchu. Oto Słowo Boże. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jest takie powszechne doświadczenie.
doświadczenie i przeświadczenie, które wyraża się w powiedzeniu: Bóg daje tyle, ile się spodziewamy. Ile się spodziewamy, tyle Bóg daje. I na potwierdzenie tej rzeczywistości dzisiaj Chrystus, dopiero co przeczytanym fragmencie Ewangelii, poświadcza w następujących słowach. Cytuję słowa Pana Jezusa, który mówi: trwajcie w miłości mojej. Jeśli zachowywać będziecie przykazania moje, trwać będziecie w miłości mojej. Wszystko Bóg wam da, o cokolwiek poprosicie w imię moje, aby radość wasza była pełna. Kochani, my trwamy w miłości Jezusowej i również otrzymaliśmy niemalże wszystko od Boga, o cokolwiek prosiliśmy w imię Jezusa, by radość nasza była pełna. Często zapominamy, ale gdybyśmy tak przywołali pamięć ze swojego życiorysu i dali świadectwo, to naprawdę wiele przykładów z własnego życia mamy, że trwamy w miłości i otrzymujemy od Boga. I dzięki tym dobrodziejstwom nasza radość jest pełniejsza. I tak samo teraz jest sprawowana msza święta, 110. rocznicę urodzin Jędrzeja Giertycha, trwał w miłości Bożej. I dzięki temu trwał też w miłości do ojczyzny. Bo to zwykle idzie w parze, że kto sprzeniewierza się Bogu, nie trwa w miłości Bożej, to wcześniej czy później i sprzeniewierza się i sobie, i własnemu sumieniu, i własnej rodzinie, i własnej ojczyźnie. Dlatego jego pamięć tak jest trwała, że czerpał miłość do ojczyzny z tej radykalnej miłości do Boga, w trwaniu miłości Bożej. Takimi wybitnymi jednostkami trwania w miłości Bożej to święci. I tutaj chcę przytoczyć nam bardzo bliskiego, świętego, błogosławionego Jana Pawła II. Właśnie on trwał w miłości Bożej. Przedstawił swoje zawołanie: to pustur, sam jestem, Boże, Twój przez Marię. I wyrastała z tej miłości do Boga ta jego bezgraniczna miłość do ojczyzny. Cały swój pontyfikat, niemalże można powiedzieć, położył też na szale imię odzyskania wolności i niepodległości. Pamiętamy jego słowa, gdy mówił, że gdy całuje ziemię ojczystą, to tak jakby całował rękę, dłonie swojej matki. 10 maja 1981 roku na audiencji generalnej
ja byłem w ten czas bardzo mocny w słowach. Upomniał się o legalizację ruchu robotniczo-społecznego, jaką był Solidarność. Powiedział z takim podniesionym, mocnym głosem, że naród ten ma prawo i sprawa natury, i sprawa boskiego do należnej wolności i niepodległości. Na pewno te słowa wypowiedziane tam przeniknęły cały świat, ale nie dotarły też do Moskwy. I właśnie już 13 maja, a więc 3 dni po tym takim zdecydowanym wystąpieniu papieża Jana Pawła II, targnięto się na jego życie. I też byłem z pielgrzymami na placu świętego Piotra i słyszałem na własne uszy te strzały wymierzone w życie Ojca Świętego. W Rzymie wtedy jednogłośnie oskarżano i mówiono, kto to zrobił, kto się do tego dopuścił, odpowiadam, mówiono powszechnie, komuniści. Ja kiedy wróciłem do kraju, po tej pielgrzymce, proboszczem w Złotym Potoku, dawałem też sprawozdanie z tej pielgrzymki. No i też z tej tragicznego zamachu na życie Ojca Świętego. Ale nie mogłem powtarzać to, co tam słyszałem, że to dopuścili się komuniści, bo to był 81 rok. Bardzo ostry komunizm. Natomiast powstała taka powiastka, tak jak wiele różnych anegdot, w nich wyrażano rację, polskie racje stanu. I ta powiastka brzmiała w następujący sposób, że na Ojca Świętego targnęło się 3 samochodów. Kiedy spytano pierwszego, zapytano go, kto ty jesteś? A on odpowiedział, Turek, pan Arcza. Potem spytano drugiego i drugiego zapytano, ty kto jesteś? A ten w strachu i przyjęty lękiem odpowiedział, to że Turek. I trzeciego i trzeci zapytany znowu odpowiedział, my wszyscy Turki. I to powtórzyłem i powtarzałem publicznie, ludzie zrozumieli, a mnie nie zamknęli. Jak wiemy, potem prowadzono stan wojenny, nie udał się zamach, znamy te wszystkie represje, historie, ale wracając do Ojca Świętego, Ojciec Święty według słów dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powiada, Bóg da wszystko, o cokolwiek prosicie, poprosicie w imię moje. I Bóg też mu dał to, o co prosił. Mianowicie, gdy przybył z pielgrzymką do Fatimy Cieńczynnej, wtedy powiedział tam do milionowej rzeszy pielgrzymów słowa, które też teraz cytuję, powiedział Ojciec Święty, moje ocalenie zawdzięczam Bogu przez stawiennictwo Matki Najświętszej, której moc okazała się silniejsza od śmiercionośnej kuli. I tę kulę wydobytą z Jana Brzusznej złożył jako wotum tamże w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, a z kolei została umieszczona w koronie dla skron figury Matki Bożej Fatimskiej. Kochani, teraz rozpoczęty został proces kanonizacyjny. Bóg
czeka się na cud. Cud ma być takim znakiem, jakby palcem od strony Boga, wskazującym, że rzeczywiście błogosławiony Jan Paweł II jest w gronie świętych jako święty. Ja potem chciałbym też wszystkim rozdać takie medaliki z wizerunkiem, pozłacane z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II i zachęcam też do modlitwy w różnych swoich potrzebach przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II. Gdyby ktoś doświadczył szczególnej łaski otrzymanej przez wstawiennictwo Jana Pawła II, niech powiadomi władze kościelne. Tak się złożyło również, że teraz w styczniu obchodzimy 150. rocznicę, to jubileusz wybuchu powstania styczniowego. Jesteśmy tutaj w Zagłębiu. Też pragnę wspomnieć, że właśnie tutaj w Zagłębiu powstał pierwszy taki samorząd państwowy. Mianowicie rozbrojono komory tych tutaj w Trójkącie Trzech Cesarzy, komorę w Sosnowcu, komorę Maczka, komorę Modrzejowie i zawiązał się krótko 3 tygodnie samorząd państwowy, gdzie wystawiano paszporty polskie i przyjeżdżających wręcz legitymowano, czy ma paszport polski. Tym bardziej była ta akcja udana, gdyż tutaj przebiegała kolejna warszawsko-wiedeńska i była również odnowa, odgałęzienie z kolei w stronę Prus. Był to taki punkt bardzo newralgiczny, gdzie tu właśnie powstańcy w Zagłębiu dokonali takiego wielkiego przedsięwzięcia. No, zakończyło się powstanie styczniowe klęską. Ale, tak jak powiedział Ojciec Święty przy kanonizacji świętego Rafała Kalinowskiego, ten, który był ministrem wojny podczas powstania styczniowego na teren Litwy i został skazany na śmierć, a potem zamieniono na 10 lat katorżnej pracy na Syberii. Ojciec Święty w czasie kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II powiedział, to był jeden z wielu tysięcy, którzy kruszec wolności uszlachetnili. I ten kruszec wolności zabłysnął jako wypadkowa tego powstania styczniowego, postaci odzyskanej wolności cudu nad Wisłą 1920 roku. Następne powstanie warszawskie również się zakończyło klęską, ale też zaowocowało i przez ten ruch robotniczo-społeczny, jaką stała się Solidarność. I dzięki tej Solidarności została odzyskana jeszcze nie absolutna, ale względna wolność, także nie tylko w Polsce, ale w krajach środkowej Europy. Zostaliśmy w tych powstaniach zwyciężeni, ale nie pokonani. I dzięki
ich bohaterstwu, męczeństwu istniejemy i dochowujemy swoją tożsamość narodową. Należą się tutaj szczególne wyrazy czci i pamięci dla Jędrzeja Giertycha, który właśnie także ten kruszec wolności, jak powiedział Ojciec Święty, uszlachetniał, jak tylko było jego mocy i piórem, i postawą, i swoją wiernością. Ojczyźnie i Bogu, i dzisiaj w imię tej należnej mu wdzięczności do Boga prosimy dla Niego o wieczną nagrodę, o wieczne zjednoczenie z Bogiem. Zbawienie to znaczy zjednoczenie wieczne z Bogiem. I pamiętajmy też, bo często się modlimy o zbawienie, o rychłe zjednoczenie z Bogiem dla wszystkich swoich bliskich zmarłych, ale również pamiętajmy prosić naszych zmarłych o to, że będąc przed obliczem Boga, prosili i modlili się w naszych różnych intencjach. To są nasi także orędownicy. I dzisiaj właśnie odprawiając mszę świętą w intencji, tak jak mówiłem tę uwagę odnośnie dotyczącą wszystkich naszych bliskich zmarłych. Módlmy się o ich wieczne zbawienie, ale prosimy również, żeby oni też prosili o nas potrzebną opiekę, łaskę Bożą. Właśnie na tym polega święte obcowanie. My obcujemy z nimi, a oni obcują z nami. I na pewno też my, modląc się o wieczne zbawienie, także świętej pamięci Jędrzej też pamięta o nas, zwłaszcza o was zrzeszonych w Lidze Polskiej Rodzin. Szczęść Boże! Naśladowali patrona dzisiejszego dnia w jego oddaniu najświętszym.
uczynków miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, który przez naukę świętego Józefa Sebastiana Panczara wskazuje nam drogę realizacji przekazania miłości bliźniego, bądź uwielbiony we wszystkim, co z Twoją pomocą i dzięki Twoim łaskom czynimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Oh,
za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, Jezu,
twarzy, jak grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij jego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Thank you.
Modlę się. Boże, teraz prosimy Najświętszym Sakramentem. Sprawa, byśmy naśladowali przykład świętego Józefa Sebastiana, biskupa, który czcił Ciebie gorliwie i służył Twojemu ludowi z ofiarną miłością przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, dziękuję bardzo za to, że jako Liga Polskich Rodzin pamiętacie również o zmarłych, którzy w jakiś sposób stają się dla nas również i pamięcią, pomocą. Wspólnie trwając na modlitwie, wypraszając również dla siebie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo. Pomódlmy się zatem jeszcze raz za zmarłym, który polecaliśmy w tej Eucharystii, za zmarłego Jędrzeja Giertycha, który tutaj pochodzi z Sosnowca, za zmarłych z jego rodziną, wypraszając Boże miłosierdzie dla nich. Wieczny odpoczynek dać, brać Panie. Wieczny odpoczynek dać, brać Panie. Wieczny odpoczynek dać, brać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Módlmy się również w naszej intencji, w intencji Ligi Polskich Rodzin. Módlmy się w intencji osób z rodziny zmarłego Jędrzeja. Jest tutaj obecny Pan Profesor Maciej. Wypraszając dla Was wszystkich Boże błogosławieństwo. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boże Rodzicielstwie naszymi prośbami. Raczej nie radzić w potrzebach naszych, ale wszelakie z tym przybyli. Raczej nas zawsze wybawiać. Błogosławiona, opana nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synu swojemu nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowu Polski, Mario Królowo Niebowzięta, módl się za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.